Nadchodzą! Kamila! Lucia! Jesteśmy waszymi fanami! Lusiu, Kamilo, przyjechałyście! Tak, to my! Wow! Lusiu, jesteście takie fajne! Jesteście takie piękne! Lusiu, kocham cię! A! Lusiu, jesteś taka fajna! Kamilo, kochamy cię! Jesteście takie fajne! Uwielbiamy was! Jesteście najlepsze! Mm. O! Nie rób tak! O. Dostawa sushi. Dziewczyny za nami. To nic złego. Jest źle. Idziemy. Chodźmy. Uspokój się, no cóż, to nic złego. Hej! Irytujące. Przegrywę. Le, fuj! Mogłeś się za nami wstawić. Hej, ty! O! To Edward! Patrz! A, czy to dla mnie? Nie, to dla mnie! Odszedł! Wow! To obrzydliwe! Przegrane! Wynosimy się stąd! Hej, dziewczyny! A, fuj, odsuń się! O, spójrz! Chcę! Wow! Magia, głosowanie, sport, przemiana i... finały! Na pewno przegramy! Uda nam się! A co? My też weźmiemy udział w konkursie, tak? Au! Dziewczyny, zajmijcie swoje miejsca. A naszym pierwszym zadaniem jest... magia. Nie masz szans. W porządku. Paulo, do tablicy. Zacznij. Znakomicie, Paulo. Uderzenie pioruna. To nie byłam ja. Jedynka. W porządku, następnym razem. Zobacz, jak to się robi. Dobra robota, Lusiu. Dla ciebie piątka. A to dla ciebie. Przegrywę.
najsmaczniejsze przekąski! Głosujcie na Syrenę! Oj! To jest przepyszne! Wow. Fajnie! Bardzo dobrze, dziewczęta! Ha, tatuaż! Kto chce tatuaż? O, tatuaż! Fajnie! Chodźmy! O, wow! No to zaczynamy! Uwielbiam tatuaże! Fantastycznie! Wow. Będziecie na nas głosować! Będziemy na was głosować! Jak zwrócimy ich uwagę? Elko! Nie czas na jedzenie! Chciały rzucić na was urok! Uratowaliśmy was! Co? No, czekaj, nie! Jedynka! Dobra robota, Syreny! Piątka! Nadal jesteśmy najlepsze w sporcie! Uwaga! Rozpocznijmy sekcję sportową! Wow! Bieżnia! Dlaczego nie poddacie się od razu, frajerki, ha? Jest bardzo silna. Jestem najsilniejsza. W porządku, wampiry! Piątka! Ups, a teraz sztanga. Daj spokój, dasz radę. Uj, frajerze. Nie przejmuj się, siostrzyczko. O, mam pomysł. Cześć! Czym mogę pomóc? Pomóż nam wygrać. Okej. Cofnij się. Świetnie! Świetnie! Zwycięstwo jest nasze! Sebastianie, to dla ciebie! Kto jest dobry? Ja jestem dobry! Kto jest dobry? Ja jestem dobry! Hej, a co z nami? To było niezręczne. Pa! A wy dostajecie jedynkę. A co? Czemu? Sekcja metamorfozy. Dziewczyny, macie 10 minut. Jesteśmy gotowe. Mam pomysł, upatrz na to. Przypomina mi kogoś. Spróbuję. Nie udało się. Zobacz, co jeszcze mamy. Wow. Magia. Tak, powinnyśmy spróbować. Właśnie. Pam, pam, pam. Gotowe. To działa. Zaczynamy? Dziewczyny, została minuta. I czas. Wow. Wyglądają lepiej od nas. Muszę to zepsuć.
Dobra robota, syreny. A, piątka. O, niedobrze. O! O, o, o! A, ha, ha. Witamy w finale konkursu na najlepsze bliźniaczki. Okej, finał konkursu. Wampiry, jesteście pierwsze. Dziewczyny, możecie zaczynać. Dziewiątka, jesteśmy najlepsze. Hopla! Nie jestem pewna. Dziewczyny, proszę, start. O, pam pam, tara, ta, 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 ta. Wow. A zwycięzcami są syreny. Wow! Dziewczyny, jestem teraz z wami. Oj! Hej, dziewczyny. Co tam się dzieje? Hej, przegrywie! Mamusiu! To Miss Delight! Mamy szoklopane! Nie dotykaj mnie! Cześć, mała. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Zasługujesz na coś lepszego. Już nikt cię nie skrzywdzi. Serio? Dziękuję. Przejdźmy teraz do metamorfozy. Proszę. Wow, mogę być taka jak ty? Oczywiście, że możesz. No już. O, wow, to jest wspaniałe. Jak ci się podoba mój pokój, kochanie? Co za koszulka? Co to jest? Znalazłam pani Delight, patrz. O, jestem teraz potworem. O, jesteś zabawna. Chwileczkę. O, ja też jestem potworem. To było super. Wiesz co? Ty i razem wyglądamy razem fajnie. Może selfie? Aha. Ekstra. Uśmiech. O, super. Tak, ale teraz musimy wrócić do twojego stroju. O, myślę, że to będzie pasować. Gotowa? Tak. Wow, jest piękne. Tak, teraz spójrzmy na to. Jasne, pierwszy punkt zrealizowany. Aha, chcesz kontynuować? Pewnie. Oto magiczne jabłko. Co się stanie, jak zjem całość? O, wow, to krawat. Gdzie mogę znaleźć dla ciebie krawat? Chyba wiem. Aha. A, teraz trzeba ją napompować. Zaczynamy. Ej, wracaj! Oto twój krawat, kochanie. Przymierzysz go? Tak! Wow, to jest super! Zobacz, co narysowałam. Co tu jest? Mamo, to ty i ja. To takie piękne. Dodajmy trochę dekoracji. Tak. To jest piękne. Tak się cieszę, że cię mam. O.
Nie płacz, mam lepszy pomysł. Chcesz, żeby zrobić ci makijaż? Co ty na to? Aha, no, tak, już. Zrobimy ci usta. Aha. A teraz pora na kreskę. Zmienię kolor. Proszę bardzo, to co innego. Tak, w ten sposób. Wow, jest piękne. Teraz jestem jak modelka. Tak, ale czegoś brakuje. No tak, różu. Dzięki, mamusiu. Kochanie, mama musi iść do pracy. Bądź grzeczna, dobrze? Wszystko, przygotuj się. Przestań! Niezły strzał. Przygotuj się na drugą rundę. Miss Delight! Teraz odpowiesz za złe uczynki. Miss Delight, proszę nie! Jest za późno. To boli. Właśnie tak. To mi się przyda. Miss Delight, dziękuję. Mam dla ciebie prezent. Dzięki, kochanie. Biegnij do swojej klasy. Witaj, mała. Wróciłam. Zobacz, co narysowałam. Ale słodko. Mam dla ciebie prezent. Dziękuję. Smacznego. Kochanie, odblokowałaś nową misję. Musimy ci kupić spódnicę w kropki. Tak. Przyniosłam ci też coś ze szkoły. A czy to strzela? Tym, czym zechcesz. O, przetestujemy broń? Tak, zrobię z niego sito. Pif-paf, 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 pif-paf. Wow, to jest super. Przymierzysz to, kochanie? Tak, bardzo bym chciała. O, dokładnie tego potrzebowałam. Dzięki, mamusiu. Nie ma za co. Tutaj są. Mam cię. O. Wow. Czujesz to? No i proszę, złapana. Wcale nie przerażające. Mamusiu, obudź się, boję się. Ludzie, naciśnijcie przycisk, lubię to, żeby obudzić Miss Delight. Myślisz, że uciekniesz ode mnie? Pospiesz się i daj polubienia, bo mnie złapie. Nadszedł czas, abyś poszła do łóżka. Stój tam. Chyba muszę stąd iść. Tam jest. Pudło! Tak! Prosto w cel. A to jest mój prezent dla ciebie, proszę. O, dziękuję. No, ciekawe jak to działa. O, ostrożnie. Co za ból głowy. Muszę wspaniale! Szybko się uczysz. Jeszcze jeden punkt. Tak! I już nigdy nikogo nie skrzywdzisz. O, jest to słodki. Nie zapomniałaś o czymś? A, racja! Jutro mam urodziny. Właśnie tak. Przygotujmy się. Dobrze. W porządku, kochanie. Musimy zrobić tort urodzinowy. Tak, uwielbiam słodycze. Ale jesteś zabawna. Ale żeby niczego nie pobrudzić, musimy założyć niezbędne rzeczy. Chwileczkę. Jest dobrze? O, tak, ale wciąż czegoś brakuje. Co takiego? A, racja. Co sądzisz? Jest wspaniałe, jestem gotowa. Wow. O.
Kolejne zadanie wykonane. Muszę tylko zrobić włosy. O, i mam już pomysł. Fajnie jest spędzać razem czas. Aha. Nasze ciasto jest gotowe. Teraz musimy wyciąć kształt peruki. Ha. A. Teraz trzeba włożyć to do piekarnika. Aha. Policz do trzech. Jeden, dwa, trzy! Wow, to jest takie fajne! Jestem taka jak ty! Wszystkie zadania zostały wykonane. Tak! Tak, wszystko jest gotowe. O. Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje 100 lat. Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Aha. Trzy. Wszystkiego najlepszego! Mam coś dla ciebie. Uj, to obrzydliwe. Daj spokój, to twoje prezenty urodzinowe. Wszystkiego najlepszego, Emilio. O, możesz to wziąć. I nie zapomnij o życzeniu. Znowu jakieś rybie życzenie, co? Chciałabym, żeby moja nowa mama była syreną. Brawa dla naszej Amelii. O, czy to prawdziwa syrena? O, to syrenka, musimy uciekać. Syrena? Tak, jestem syreną. Chcesz, żebym została twoją mamą? Tak, pewnie. No to gotowe. Witaj w nowym domu. Czy naprawdę będę tu mieszkać? A nie podoba ci się? Nie, bardzo mi się podoba, ale ten pokój jest większy niż cały sierociniec. Rozejrzyj się, zaraz wracam. Wow. To akwarium jest takie słodkie. Kto ośmielił się zakłócić mój sen? O nie. Mamo! Nie waż się jej tknąć. Czy ona jest normalnym człowiekiem? Tak, jestem człowiekiem, a co? Zaraz dowiesz się, co potrafię. A możemy o tym porozmawiać? Hej, co ty wyprawiasz? Ta dziewczyna to moja córka. Oto co się stanie. Albo zostanie syreną, albo ukaże was oboje za złamanie naszego prawa. To dzięki za wybór. W każdym razie zaprowadzić cię do pokoju? W porządku, Amelio. Będziesz mieszkała tutaj. Wow, jest świetnie. Pomocy, utknęłam. Moja biedna Amelio. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. A właśnie, jak będę oddychać pod wodą? Może... Wstrzymam oddech! Myślę, że mam lepszy pomysł. Zaczynamy. O, dużo lepiej. Co powiesz? O, fajnie! Od teraz będziecie moimi najlepszymi przyjaciółkami! W porządku, mamo, jestem gotowa! Gotowa na co? Do prowadzenia pod dnie oceanu. O, skarbie. Życie nad wodą też jest w porządku. Ale to jest nie fair. Spójrz, mamo. Teraz jestem taka jak ty, prawda? O, jesteś taka utalentowana, kochanie. Słuchaj, możesz zostać syreną, kiedy zechcesz. Obiecuję. Chcę zostać już. Kiedy chcesz, no może zagramy w grę. Tak, pobawmy się w Spidermana. Kochanie, uważaj. Zapomniałam o ogonie. Ja otworzę. Cześć, czy kiedykolwiek widziałaś tę osobę? O nie, to łowca syren. A nie, nigdy wcześniej jej nie widziałam. Muszę zapewnić mamie bezpieczeństwo. Będę bronić naszego domu do końca. Kogo ona próbuje oszukać? To najwyraźniej dom tej syreny. A, to boli. Co to było?
A masz nie dzwoniu! Mam cię! Niech ktoś mi pomoże! Co tu się wyprawia? Mamo, złapałam łowcę syren! Nie miał dobrych zamiarów, ale i tak go pokonałam! Sama zobacz! Nie jestem łowcą syren! Przyszedłem zwrócić ci zagubiony naszyjnik, proszę! Zawsze był moim ulubionym! Bardzo dziękuję! Troszkę namieszałam. W porządku, czas na stworzenie kulinarnych arcydzieł. Chwila, są zbyt duże. Tak jest dużo lepiej. Cześć, chciałabym zamówić sushi. Dziękuję. Samą porę. Jeszcze raz dzięki. Możesz już iść. O, wiesz, że sushi kosztuje, prawda? Racja. Daj mi chwilkę. Nic nie ma. Topa. To nie wystarczy, koleżanko. A może teraz? O, wciąż potrzebujesz więcej. Miło z wami robić interesy. Myślę, że skończyliśmy. Mamo, kolację podano! O, dziękuję, kochanie. No, no, zobaczmy, co tam masz. A tylko tartaletek z kawiorem. I mnóstwo pysznego sushi. O nie, czekaj, nie możemy tego zjeść. Czemu? To są moi przyjaciele. Sama rozumiesz. Prawdziwe żywe ryby? Wow! Co powiesz na świeżą sałatkę? Możemy zamówić pizzę? Jasne, o ile nie ma na niej owoców morza, dobrze? Twoja pizza jest tutaj. Tak! Teraz jest o wiele lepiej. Oj tak. Cześć wszystkim! Moi drodzy, poznajcie Amelię, naszą najnowszą uczennicę. Hej, przekażmy jej nasze tradycyjne pozdrowienie. O tak. Ała! Witaj w klasie, przegrewie. Łapią. Nie przegapimy tego razu. Łapać ją. Dobra, cicho już. Uj, to jest ohydne. Jesteś ohydna. Nie jestem przegrywem. Więc udowodnij to. Moja mama jest policjantką. A moja lekarzem. A moja jest syreną. Cześć, jestem mamą Amelii. Mamo, pozbądź się nóg. A, no tak. Wow. Ona jest syreną, naprawdę. To z pewnością jest wyjątkowa. Ale fajnie. Mówiłam wam, że nie jestem przegrywem. Oczywiście, że nie, kochanie. Amelio, chyba będziesz musiała zmienić szkołę. W porządku, to chyba wszystko. Amelio, idę do pracy! Proszę nie idź, mamusiu, pobawmy się jeszcze! Wierzę, że mam pracę, Amelio, i zatrudniłam ci nianię. Ale ja nie chcę! Bądź cierpliwa, gdy mnie nie będzie. Niania niedługo przyjdzie. Pa, skarbie! Co porobić? Wymyślę własną zabawę. Przykro mi, Pando. Kocham cię, ale jesteś zbyt słodka. O tak! Tak jest lepiej. O, czas na ciebie. Muszę zabić tylko jednego wampira, by zostać łowcą. Dobrze. Chciałabym, żeby ta opiekunka była wampirem. Zróbmy to. Muszę być bystra. Do roboty. Proszę bardzo. Trzymaj się, opiekunko. O, co to było? Nie uciekniesz ode mnie. Moja głowa. Nie wierzę.
Ona ma kły. Ona jest wampirem. Musimy coś z tym zrobić. Strasznie się denerwuję, to mój pierwszy wampir. No dobrze, weź się w garść. Śpi! Tak! Twoja opiekunka Lucia nie jest wampirem. Pamiętaj o tym. Chyba zasnęłam. Co robiłyśmy? Bawiłyśmy się. Dobrze, pobawmy się w chowanego. Aha. Było blisko, powinnam ją zjeść. Dlaczego nie zjemy najpierw? Zjem ją. Gdzie się ukryć, gdzie się ukryć? O! Tutaj zaraz mnie znajdzie. O! To nie zadziała. Myśl. O, to się nada. To jest dokładne miejsce, w którym nigdy mnie nie znajdzie. 1, 2, 3, 4, 5. Przychodzę cię szukać. Aha. Dobrze, i tak cię znajdę. O, tu jesteś. Aha, mam cię. Ha? Nie chcesz po dobroci, to może być inaczej. Aha. Co ona robi? Wydawało mi się. Ten sposób nigdy mnie nie znajdzie. Myślisz, że mnie oszukasz? Tak się nie stanie. Dobrze. Aha. Mogłaś lepiej się ukryć. A jak to możliwe? Gdzie ona jest? Nie złapiesz mnie? Złapię! O, jestem głodna. Aha. Amelio! Łap. Czy ty też lubisz płatki? Uwielbiam je, zwłaszcza truskawkowe. Są też czekoladowe, które też są dobre, ale te truskawkowe są po prostu wow. Nie lubię zwykłych płatków śniadaniowych. Mama je uwielbia, ale chciałabym teraz zjeść płatki z moją mamą. Zrobisz mi płatki? Dobrze. Najpierw ty zjesz, a potem zjem ciebie. Mówiłaś coś? Nie, wydawało ci się. Okej. Dobra, płatki. To twoje płatki, przestań! O, gdzie są twoje? Na co mi one? Nie jem sama. Teraz jedz. Co znowu? Ty nie jesz, to ja też nie będę. Smakuje ci? Jest pyszne. Dobra, mam dość. O, to mogę cię zjeść. Mogę jeszcze? Nie, skończyły się. Szkoda. No to idę się bawić. Mam jej dość. Co to? O, to jest pomysł. Połóż ją do łóżka i zjedz. Amelio, czas spać. Jestem wampirem. Zamierzam cię zjeść. Nie, nie jedz mnie. Amelio, pora na drzemkę. Aha. Mogę jeszcze się pobawić? Bardzo chętnie.
ale reżim to reżim. Najpierw muszę się przebrać. Jesteś w piżamie. Pora na drzemkę. La 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 la. Skoro mama tak mówi. La 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 la. 298, 299, 300. Idziesz, Amelio. Mhm. Aha. Zastanawiam się, czy wyglądam tak jak ona. Pewnie. Nie zjedz mnie, jest już późno. Zjem cię. La, la, la. Czy ty bawisz się lalkami? Ja nie, wcale się nie bawiłam. Ty już powinnaś być w łóżku. Nareszcie. Nie mogę spać. Opowiedz mi historię. Dobrze, ale tylko jedną. W królestwie w jednym państwie żył król i królowa. I mieli córkę... Nie, to kiepska bajka. To było prostsze niż sądziłam. No to do roboty. Zaśpiewaj mi kołysankę. Śpiewaj, śpiewaj! Po prostu śpi. Kotki dwa, szaroburę obydwa. Fuj, okropnie śpiewasz, nie rób tego więcej. To dość zabawne. Idę spać. Dziwny dzieciak. Też się trochę zdrzemnę. A potem cię zjem. Dobrze spałam. No to teraz jedzonko. Jak długo spałam? Amelio! Mały żartowniś. Gdzie ona jest? Przecież nie mogła zniknąć. Dlaczego cały czas wijesz się jak żółw? Czas położyć temu kres. O, nie śpisz, śpiochu. Weź joystick i zagramy. Mam tego dosyć. W końcu będę mogła się posilić. To dziecko mnie denerwuje. Kochanie, jestem. Co za dobra dziewczynka. Mamo! O, już jesteś. Zastanawiałam się, dlaczego nikt na mnie nie czeka. Możesz iść. Jesteś najlepszą opiekunką. Dziękuję i do widzenia. Muszę natychmiast coś zjeść. Tu jesteś. Przestraszyłaś mnie. Co ty tu robisz? Chodź, idziemy coś zjeść. Najpierw trzeba się przebrać. Aha. Hej, cześć. Mam pieniądze, zaraz tam będę. Parasol! Ej, wracaj! Dlaczego masz więcej krwi? To dlatego, że wypiłaś. Nie, nie piłam. Kłamiesz. Spójrz, smok. O, gdzie? Lusiu! Lusiu, wypiłaś wszystko? Jak ty mówisz do bogatej? O, skąd to masz? Znalazłam tutaj. Musimy to naprawić i teraz, na wypadek, gdyby ktoś tego szukał. Ach, jesteś po prostu zazdrosna o moje bogactwo. Dlaczego zawsze mam tyle szczęścia? To jest takie bez smaku. To mógłby tu mieszkać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. To nie jest miejsce dla bogaczy. Wzbogaciłaś się 2 minuty temu.
W mojej krwi płynie bogactwo. Po jej śmieci. A, to... Lepiej mi pomóż, droga siostra. O, mam dużo rzeczy do zrobienia. Ha! Lusiu, ja... O, ale fajnie. Tak właściwie. O, to moja trumna. A gdzie jest moje miejsce? Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Zamknij oczy, lecimy. Aha. O, otwórz oczy. O, ulica? Moje miejsce jest na ulicy? Twoje miejsce jest w naturze. Jest nawet znak. Rozgość się. O, jak sobie życzysz. Więc mieszkaj w tym swoim złotym pokoju. Wolę mieszkać na ulicy niż z siostrą taką jak ty. A jak będziesz potrzebowała pomocy, to co zrobisz? Nie będzie mnie tu. Poproś o pomoc swoje pieniądze. A co powiedzieliby rodzice o twoim zachowaniu? To jest nie do zniesienia. A poza tym poradzę sobie sama. Najgorsza siostra na świecie. O, wcale. Lusia. Dobrze, możesz zostać ze mną. Serio? Serio. W porządku, zgadzam się z tobą żyć. Lusiu. Lusiu, Lusiu. Lusiu. Pamiętasz, jaki jest dzień? Jaki? To dzień zakupów. Idziesz w tym na zakupy? Aha. Lusiu, jestem gotowa. Gdzie jesteś? Nikogo jeszcze nie ma, więc dostaniemy najlepsze rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie rób tego. A po drugie, myślisz, że będę się ubierać w sklepie z używaną odzieżą? To nasz ulubiony sklep. Dokładnie tak, kompletnie zapomniałam. Pospiesz się i zrób zakupy. Tak? To miałam powiedzieć. Nie, nie ubieram się tutaj. Co tu jest? O! Wezmę tę sukienkę. Masz, weź wszystko, tylko mnie nie jedz. I właśnie tego potrzebowałam. Odrobinę krwi. Potrzebuję najdroższego wyglądu dla bogatej dziewczyny, takiej jak ja. Jasne. Nie to. To jest niesamowite, spójrz na to. To najnowsza rzecz z kolekcji. A tak, właśnie tego potrzebuję. Dziękuję. Tak? Wampiry są takie głupie. Teraz wszyscy będą zazdrośni. Spójrz na nią. Jak klaun. Mamu się śmieją. Elko, o, czego ode mnie chcesz? Elko, to ja, Lusia. Lusia, kto ci to zrobił? Ta długa historia, pomożesz mi? Oczywiście, chodźmy. Nadchodzi śmierdząca Elka. Myślałyśmy, że nie przyjdziesz. Zostaw mnie w spokoju. Myślałaś, że uciekniesz. Wystarczy. Dość znęcania się. Jak śmiesz mnie dotykać? Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Chwila. Żebrak. Posiedź tu i pomyśl o swoim zachowaniu. Nadchodzi kolejny żebrak. Prawdę mówiąc, jestem bogatsza od was. Ty i bogactwo nie jesteście rzeczami do pobudzenia. Zajmij się nimi. Lusiu, co ty robisz? Żartowaliśmy. Jesteś naszą najlepszą przyjaciółką. Żartowałaś. Nie chcieliśmy. Dobrze. Wierzycie mi. Wiesz, co robić.
Kto tam? Co z nią zrobić? Zdejmij ją i chodźmy. Nie lubię się spóźniać. Dziękuję. Gotowa? Zaczynamy. Abrakadabra. Woda zmienia się w krew. Bum! Spokój się, Elko. To nie słońce, to światło z żarówki. Żartuję. Właściwie to co tu się dzieje? Ja zmieniam wodę w krew. Oszalałaś. Mogłaś zniszczyć moje drogie rzeczy. Przepraszam. I żebyś to zapamiętała. Elka nie zabiera rzeczy Lucy. Elka nie zabiera rzeczy Lucy. I pamiętaj, żyjesz tutaj pod moimi zasadami, Elko. Krew nie działała. Oczywiście, że nie. Zobacz, jak to się robi. Panno Lusiu, wybieraj. Nie. Elko, kogo byś wybrała? Ją. Wygląda pysznie. To wybieram ją. Dobra, reszta wychodźcie. Siosio. Ja też mogę. Jestem taka głodna. Oczywiście, że możesz. Jeśli masz dodatkowe kilka tysięcy. Jest pusto. Więc wyobraź sobie, że to jest krew. Dobra, możesz skończyć. Nie mogę jeść, kiedy burszy ci w żołądku. Proszę. Jest pusto. Mam dość tych żartów, Lucy. W każdym razie wolę mieszkać na ulicy niż z siostrą taką jak ty. Jestem taka głodna. Hej! To jest nasze jedzenie! Stój! Ups! Oto ona! Skacze! Nie chcę! Nie chcę! Oto ona! Tędy! Proszę! Tam! Gdzie ona jest? Musi gdzieś tu być! Czuję zapach kanapki! Rozdzielmy się, co? Tak. Stój! Puszczaj! Łapiemy włamywacza! Już ich mam! A ty, wynoś się! Wydawało mi się. Myślę, że ich nie ma. Co my tu mamy? Gdzie jest włącznik światła? To jest skarbiec? Hej! Ubóstwo to przeszłość. Byłam głodna. Chyba nie jestem tu sama. Co to za hałas? Usłyszałem czyjś głos. Nie mogłem sobie tego wyobrazić. Czuję, że coś jest za zasłoną. Tak? Już idę. Może to szczur? Dobrze. Muszę się stąd wydostać. I wrócić do mojego biednego życia. Mam cię!
Powinnaś po prostu oddać jedzenie. O nie. Zasługuję na to, by żyć bogato. Zostaję. O! Aha! Nikt. Może wrona? A może szczur? Dobrze. O, jest uroczy. Może moglibyśmy być parą. Więc gdzie? A, o. O, o. 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 Tyle kosztowności, żadnego jedzenia. Czas na zwiedzanie terenu. O, o. Na, 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 na. O, jedzenie. Na, 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 na. Hit me, baby, one more time. Na zdrowie. Dziękuję. Co? Chyba potrzebuję przerwy. Plan wykonany. Mogę ruszać. O, co to za zapach? Nie można się oprzeć. O, o! O, ile tu jest rzeczy. Chcę to i to. Wezmę wszystko. Claudio, czy wszystko jest gotowe? O, o! To wszystko? Czy jestem na diecie? Spójrz, jaki marudny. Masz wszystko. A czy mogę zjeść normalne jedzenie? Nie mówiłeś, że przejdziesz na dietę? No tak. Dobrze, starczy tego. Przynieś całe jedzenie. O, aha. Miau, miau. Kotek? Mamy kota? Kotek? Nie, mamy kurczaka. Tak. Tak lepiej. Smacznego. A ketchup? Dobra, sam przyniosę. Teraz albo nigdy. A gdzie jest Klaudia? Właśnie wszystko położyłam. To wszystko nasz kot. Proszę pana, nie mamy kota. Kto więc był pod stołem? Rozumiem. Szczur. Proszę pana, pracuję dla pana 10 lat. Nie zasługuję na taką obrazę. Jak tak można? Nie mówię o tobie. To za straszny poranek. Dobra, znowu będę musiał zjeść śniadanie na wyspie. Śmigłowiec! Długo jeszcze? O, dobrze jest być milionerem. Albo kotem milionera. Miau! Muszę do toalety. Dzień dobry. Poczekaj chwilę. Co tu się dzieje? W domu jest intruz. Alarm! Co tu się dzieje? Alarm! Dobrze, dość! Wytłumaczysz mi, co się dzieje? W domu jest intruz. Gdzie? W łazience. W łazience? Za mną. Miło jest mieć łazienkę. Jest zamknięte. Co mam zrobić? Wyjdź, albo wyważymy drzwi. Mogę? Tak, to wszystko jest opłacone. Wyważamy to. Jeden, dwa, trzy! Tam nikogo nie ma. Była. Widziałam ją. To wszystko twoje nocne występy. Ja naprawdę ją widziałam. Proszę, nie zwalniaj mnie. Nie zrobię tego. Idź już. Pośpiesz się, pośpiesz się. Dzieją się dziwne rzeczy. Gdzie jest moja szczoteczka do zębów? Tu jest. Dobrze. Musimy się wykąpać, aby wszystkie zmartwienia zniknęły. Gdzie zniknęła kaczka? Kaczka! Była blisko. Muszę się stąd wydostać. Ale szansa! Nie mogę tego przegapić! Chciałabym wypić filiżankę kawy. To byłby najlepszy poranek w życiu. Dlaczego nie?
O, dzień dobry. A! Cóż, panie kaczuszko, czy jest pan gotowy do pływania? Tak, jestem gotowy do pływania. Chodźmy! Co jest nie tak z wodą? Dlaczego jest brudna? Fuj, śmierdzi brudno! A? W tym domu musi być ktoś jeszcze. Nie, panie kaczuszko, nie mam na myśli pana. Znajdę cię! Dość. Ustawiłem kamery. Są teraz w całym domu. A swoją drogą... przycisk szybkiej reakcji. Stój! To bardzo szybkie. Jak szybkie? Wystarczy go nacisnąć. Dobrze, jestem. Wow! Teraz uciekinier zostanie znaleziony na pewno. To jest dla ciebie. To świetne. Ajajaj. Zła wiadomość. Co mam zrobić? Co? Słyszałeś to? Chwila. Spójrzmy. Aha. Nie, tylko nie to. Może to kot? Nie mamy kota. Znajdę cię! Co mam zrobić? Muszę odejść. Ale nie chcę. Stracić wszystko i żyć na ulicy? Nie złapać ich, nie mnie. A racja. To nie byłam ja. Puszczaj. Elka? Czy to ty? Daj, oddawaj wszystko, co masz. To nie wystarczy. Nie mam nic więcej, ale znam takie miejsce, które ma. Pokaż mi. I nie próbuj oszukiwać. Och, jakbym mogła, chodźmy. No, to zaczynamy. Jest niesamowicie. Co za znalezisko, jestem bogata. Mówiłam? Czy jesteś pewna, że nikogo nie ma w domu? Nikogo. Dobrze, wierzę ci. Pójdę sprawdzić, a ty idź stąd. I nie mów nikomu ani słowa, rozumiesz? Teraz będzie ta fajna część. O! O, cześć, kocie. Jejku, nieźle. O. Tak jest w klatce. Zostałam stworzona do tego życia. A po co miałabym wracać na ulicę? Cóż, proszę bardzo. A, czy to czerwony alarm? Mam cię, kotku. Jestem Mania. Najpierw mnie złap. Daleko nie zajdziesz. O co chodzi? To nie działa. Nie dam się złapać. A. Au. Tak. Au, au, au. Gratulacje, złodziej został znaleziony. To nie ja, to była Elka. Nie kłam, kamery wszystko zarejestrowały. Dziękuję. Teraz będę spał spokojnie. Aha, do widzenia. Znajdę cię, Elko. Nie musisz mnie szukać. Ja będę tutaj, a ty tam. Będę tu. A, miło jest mieć własne kino w domu. Dobrze, co jest w programie? Komedie, melodramaty, horrory. A, chcę komedii. Które jest komedią? O, tu mają klauna. Dziękuję. Chyba się zaczyna. Gdzie są moje chipsy? Gdzie są chipsy? Film bez chipsów to marnowanie czasu. Zapamiętałem, gdzie jesteś. Co to jest? To zaczarowany dom. Małgorzato, czy to naprawdę komedia? Tak, tak, komedia z klaunem. Dobrze. Co to był za dźwięk? Poczekaj chwilę. Małgorzato, chodź szybko. O co chodzi? Boi się pan? Proszę. Była tu pewna osoba. Znaczy, bardzo piękna dziewczyna. A ona krzyczała w ten sposób. Musiało ci się wydawać.
Nie, widziałem ją. Ale sprawdziłeś wszystko i złapałeś dziewczynę. O, kolejna dziewczyna. A ta jest... piękna. A, szukałaś piwnicy? Czego tam szukać? Są stosy złota i niepotrzebna biżuteria. Za mną. Co tu się stało? O, to są moje perfumy. Dzwonię na policję. Czekaj, nie. Wszystko tu jest. Nic nie wzięła. I nie sądzę, żeby to był złodziej. To kto to był? No może... moja przyszła dziewczyna. Co? O! To musi być jej. Znajdź ją. Zapłacę każdą kwotę. Ale... szybciej! Była tu cały czas. A... dlaczego nie spotkaliśmy się wcześniej? Już mnie szukają. Muszę wydostać się z tej dzielnicy. Cel został złapany. Mam. Prowadzę. Nie chcę iść do więzienia. Nie. Cześć. No, cześć. Przepraszam, już tak nie będę. Szczerze. Serio. Powiesz wszystko na randce. Więc nie pójdę do więzienia? Ha, nigdy. Ze mną. Co? Zgoda?